W studiu muzycznej jedynki jest już Janna Sławińska ze swoim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktualności kulturalne. Janusz Zaurski, bardzo się cieszę, że Pan jest z nami w studiu. Witam Pana serdecznie. Ja też się cieszę. Dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają. Jeden z niewątpliwie z najwybitniejszych naszych reżyserów. Państwo pamiętają takie e, fantastyczne filmy naszego dzisiejszego gościa, jak piłkarski poker, Matka Królów, wybitne dzieło, no i czy chociażby Jezioro Bodeńskie, seriale. No, mnóstwo, mnóstwo produkcji. Trudno je tutaj wszystkie wymieniać. Ostatnio także spektakl Danuta W. w Polonia z, z Krystyną Jandą. E, to jest też człowiek telewizji. Mnóstwo, mnóstwo produkcji telewizyjnych pana Janusza Zaorskiego państwo widzieli. A e, bezpośrednim powodem e, naszego dzisiejszego spotkania jest książka, która e, wyszła. To jest właściwie wywiad Rzeka pod tytułem ja, Jaja, serce, łeb e, z wywiad Rzeka z Januszem Zaorskim, e, a e, rozmawiał z nim Stanisław Zawiśnieński, doświadczony e, autor e, książek filmowych i właśnie Wywiadów. No a drugi powód to jest taki, że spotkaliśmy się niedawno podczas festiwalu Kameralne Lato i pan Janusz Zaorski był przewodniczącym jury głównego konkursu. Ja oceniałam filmy niezależne, byłam w składzie jurorskim. No i może, może zaczniemy od tego drugiego tematu, zanim się zagłębimy w książkę i w opowieść o pana życiu. Fantastyczny ten festiwal był Kameralne Lato w Radomiu, skromny, ale poziom... To Świetnie. prawda, to jest siódma już edycja, więc powoli to już wchodzi na taką żelazną mapę, bo proszę, te, zwracam się do tych, którzy nas teraz słuchają, pamiętaj, że jest bardzo duży wysyp festiwalowy, zwłaszcza w czasie wakacji i naprawdę niektóre festiwale nachodzą na siebie. Więc do Radomia absolutnie warto przyjeżdżać na początku lipca, zwłaszcza, że to jest... E, bardzo fajne śledzenie pierwszych kroków e, tych, którzy będą przecież za 5-10 lat tuzami w polskiej kinematografii, bo to są filmy szkolne, tiudy, ale też i filmy dyplomowe, półgodzinne, aktorskie, e, z których już co nieco wynika. Tak jak na przykład zdobywca Grand Prix Paweł Maślona zrobił bardzo dojrzały film o tytule Magma z doskonałą kreacją Łukasza Simlata. To jest film, który wydaje mi się wszystkim nam powinien być bliski, bo pokazuje jakie są dylematy korporacyjne i rodzinne młodego człowieka. Więc ciekawy bardzo tytuł. Świetna była um, dobór. Preselekcja zrobiona przez dyrektor festiwalu Annę Wróblewską, to jest czasami zmorą festiwalu, że te filmy tak się bardzo różnią, że są małe arcydziełka obok tego, knoty takie, że po prostu zęby bolą. <grym> Tutaj każdy tytuł, a było ich 25, był bardzo interesujący. W każdym można było znaleźć coś fajnego, I aż trudno było nam się w niektórych wypadkach zdecydować, bo było tak mało nagród, a 25 tytułów na to zasługiwało. No tak, czyli właśnie jury konkursu głównego pod przewodnictwem pana Janusza Zaorskiego miało problem z wyborem najlepszych filmów. Ja przyznam, że jury konkursu niezależnego też, też ten problem miało, ponieważ na 14 filmów konkursowych realizowanych przez bardzo młodych ludzi, nawet byli tam twórcy ze szkół gimnazjalnych i liceów. Tak młodzi ludzie już chwytają za kamerę i to z ogromnym albo za sukcesem telefon. albo za telefon, właśnie. No i też mieliśmy problem, ale. Wybraliśmy film, film pod tytułem Hosanna. To jest film szalenie dowcipny, pokazujący w taki humorystyczny sposób pewnego rodzaju, nie wiem, takie, takie postawy wobec religii, prawda? Z jednej strony, troszeczkę taka babcia, powiedzmy, bardzo, bardzo mocno religijna, no i z drugiej strony jej wnuczka. Szalenie dowcipnie to zostało ujęte. No i ten film właśnie wybraliśmy. Także warto przyjeżdżać do Radomia, warto przyjeżdżać na kameralne lato, żeby oglądać takie filmy jak Hosanna, Katarzyny Gądek czy Magma Pawła Maślony, ale także wiele innych. To, to jeden powód naszego spotkania, ale ten drugi powód to jest książka, którą trzymam w ręku: Jaja, serce web, jak powiedziałam, Stanisława Zawiślińskiego. Tutaj dowiemy się o tym, jak pan pracował nad filmami. Usłyszymy mnóstwo anegdot, m.in. fantastyczną anegdotę o bycie na Kubie. Hmm, hmm. E, może kilka słów na ten temat? No tak, bo w ramach walki z bezrobociem na przykład okazało się, że w windzie są dwie windziarki. Jedna naciska, żeby na górę jechać, a druga na dół. Notabene ta druga była bardzo puszystych kształtów, także tylko dwie osoby mogły się do windy zmieścić, więc były dwie windziarki i dwóch, którzy gości hotelowych, którzy mogli jeździć w górę albo w dół. Dowiemy się z tego, z tej książki o tym, z jakimi aktorami pan lubi najbardziej pracować. Ten naj... Bardziej ulubiony, ja już wiem, ale Państwo za chwilę usłyszą. Nie jest bardzo wielu ulubionych, i to jest e, naprawdę trudno. E, ten najwierniejszy mnie i ja jemu to jest Mariano Pania, bo jak zrobiłem takie kurikulum własne, to okazało się, że on grał w największej ilości filmów, które reżyserowałem, spektakli, słuchowisk radiowych, tak, tak, bo i tym się również param. No także możecie państwo. Jest Pan przyjacielem naszym tutaj na w teatrze. Mm. W Tatrze polskiego radia. E, panie Janusz na, na koniec takie króciutkie już tylko pytanie. I krótka odpowiedź, niestety, ale e, czy pan myśli, że dzisiaj e, z, e, chciałby pan dzisiaj zrobić piłkarski poker 2? E, byłoby o czym opowiadać? Na pewno byłoby o czym. E, zwłaszcza, że tam, gdzie wielkie pieniądze, to tam muszą być przekręty, a w piłce nożnej takie są. Tylko pracuję nad takim projektem, e, który jest kosztowny, bo on już mówi o. Na chlojkach ogólnoświatowych, nie tylko w polskiej lidze. No i niestety nie mogę domknąć budżetu, więc liczę po prostu, że jacyś możni sponsorzy teraz mnie słuchają i natychmiast będą osiłowali się z mną skomunikować. A jeszcze wracając do książki Jaja, Serce Web. Dlaczego taki tytuł? Bo mój profesor Stanisław Wol powiedział, że reżyser musi mieć jaja, czyli mobilność, dynamikę, organizację. Serce to jest ta wrażliwość, to jest wrażliwość na innych, na ćwierć tony, na pół tony i web, no po prostu reżyser każdego dnia w okresie zdjęciowym musi ponad 100 decyzji podejmować, czasami one są marginalne, ale czasami podstawowe, czy w ogóle będziemy robić i realizować zdjęcia, czy nie, więc te, te trzy najważniejsze cechy. No tak, reżyser to musi być facet z krwi i kości, do tego jeszcze bardzo emocjonalny i wrażliwy. Jaja Serce Web y, o Januszu Zaorskim Stanisław Zawiśliński, a my czekamy na y, y, piłkarski poker 2, tym razem o tym, co dzieje się w piłce światowej. Bardzo dziękuję. Janusz Zaorski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.